Za nami głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego 2021 gminy Końskie. Mieszkańcy oddali łącznie 5488 ważnych głosów, wybierając tym samym 3 zadania do realizacji. Zobaczcie, co powstanie decyzją konecczan w ramach środków z budżetu gminy. Budżet obywatelski 2021 był w okrojonej formule w porównaniu z poprzednimi latami. To w związku z epidemią koronawirusa. Gmina każdego roku na inwestycje wskazane przez obywateli przekazywała 500 000 zł, a zatem wykonywano 5 zadań z budżetu obywatelskiego. Tym razem z uwagi na niepewne czasy zdecydowano się zrealizować tylko 3 projekty. W pierwszej fazie mieszkańcy zgłosili do głosowania 9 zadań, spośród nich 6 przeszło ocenę formalną i to one zostały zakwalifikowane do głosowania. Ostatecznie wybrano 3 zadania. W głosowaniu zwyciężyła budowa placu zabaw w miejscowości Gatniki, zgarniając 1326 głosów. Plac powstanie na terenie, na którym obecnie już istnieje infrastruktura sportowa, są tam także organizowane festyny sołeckie. Druga inwestycja do realizacji z budżetu to utwardzenie terenu poprzez położenie dywanika asfaltowego drogi wewnętrznej oraz urządzenie miejsc parkingowych w miejscowości Fidor. Wsparło ją swoimi głosami 1269 osób. Trzeci wygrany projekt to budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 metrów zakończonej skocznią w dal w miejscowości Pomyków. Ten obiekt znajdzie się tuż za budynkiem szkoły. Inwestycja w Pomykowie otrzymała 1004 głosy. Dodajmy, że głosowanie odbywało się na tradycyjnych kartach oraz internetowo. Przypomnijmy, że inwestycje realizowane będą z gminnego budżetu 2021. Możliwe jest więc zarówno, że powstaną w 2021 roku, jak i w roku 2022. Do projektów będziemy powracać.